Sponsorem kanału jest firma Dabrobał, specjalista w budowie obiektów sportowych. Sponsorem kanału jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki, lider branży mięsnej. Sponsorem kanału jest firma Hello Logistics, lider w spedycji krajowej i międzynarodowej. Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nas widać i słychać. Dzisiaj z nami legenda ruchu, ale myślę, że i całej polskiej piłki, Mariusz Szutwa. Witam cię serdecznie, Mariusz, dobry wieczór. Witam ciebie, witam wszystkich państwa, dobry wieczór. Dobry wieczór, Mariusz. No, musimy zacząć od tego. Trener Jarosław Skrobacz został zwolniony niedawno. Zastąpił go Jan Woś, znana i zacna postać dla całej śląskiej piłki, nie tylko dla Ruchu Chorzów, ale Ruch tak jak nie wygrywa, tak nie wygrywa. Punktów mało cały czas, jest drugi przed końcem, tak naprawdę tylko ŁKS jest niżej. Ja napisałem taki felieton, że gdzieś tam w Chorzowie zgubili rozum, wyrzucając trenera Skrobacza, bo tak materia, wiesz, tak krawiec kraje, jak mu materiał ustaje. Ale jakie jest twoje zdanie odnośnie tej sytuacji? Czy należało troszkę jednak cierpliwości wykazać więcej? Czy po prostu Ruch ma na dzisiaj tak słabą kadrę, że bez względu na to, kto by ją prowadził, te wyniki byłyby podobne? Jak ty to widzisz? No dla mnie to jest bardzo trudne pytanie, bo cenię trenera Skrobacza za warsztat, za to, co wszystko zrobił wcześniej, a jednocześnie z Jasiem Wosiem przyjaźnimy się od lat, graliśmy w jednej drużynie, znamy się w związku z tym bardzo dobrze i trudno jest oceniać osoby, gdzie darzy się ich zarówno jedną, jak i drugą sympatią. W związku z tym ta moja ocena pewnie nie będzie do końca obiektywna. Natomiast prawda jest taka, że rzeczywiście gdzieś tam ciężko zrozumieć zmianę pierwszego trenera na drugiego, bo w zasadzie no, to nie widać jakby nawet tej przysłowiowej nowej miotły, która miałaby tam pozamiatać i wprowadzić troszkę inne rządy, no bo w zasadzie wszystko zostało po staremu. Mało tego, niestety dla mnie ostatnie pojedynki Ruchu są bardzo, bardzo irytujące, ponieważ no z Koroną Kielce, jeżeli się prowadzi, w zasadzie mecz się ma pod kontrolą i nic się może stać, a się przegrywa w doliczanym czasie gry, to też się możemy gdzieś to jakoś próbować po koleżeńsku, przyjacielsku i z dużym sentymentem do klubu, zawodników i całej reszty usprawiedliwić. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę mecz ostatni z Krakowią, gdzie no w zasadzie dar od Boga, bo pierwsza połowa, czerwona kartka, rzut karny i w zasadzie wszystko się układa super, bo wyrównanie, później bramka do szatni na 2-1, no chciałoby się powiedzieć, jeszcze należy pamiętać, że to był mecz z zespołem, który jest gdzieś tam w zasięgu Ruchu i bardzo, bardzo blisko i który ma, myślę, niebagatelne znaczenie na wszystko, co będzie później. I w zasadzie wszystko jest poukładane i nie ma prawa nic się wydarzyć, no i się dzieje. Ruch obejmuje raz, drugi, trzeci prowadzenie i nie potrafi dowieść tego zwycięstwa do końca, grając z przeciętnym zespołem, grając z zespołem osłabionym o jednego zawodnika, grając w warunkach, gdzie w zasadzie te piłkarskie umiejętności pewnie schodzą na dalszy plan, a najważniejsze jest to, co bierze się z tych elementów wolicjonalnych, no bo boisko, wszystko co było tam związane z opadami śniegu i jakością murawy, predysponowała do takiej gry. I Ruch, mimo tego, że nawet na 4 czy na 5 minut przed końcem meczu prowadzi, nie potrafi odnieść sukcesu w tak ważnym, można by rzec kluczowym meczu, to po prostu jest irytujące, bo chyba nie dorośli niektórzy zawodnicy, a może wszyscy, bo w zasadzie ja nie widziałem tam kogoś, kto wziąłby tą piłkę, ciężar jej rozgrywania na siebie, kto potrafiłby w tych trudnych sytuacjach gdzieś tam narzucić swój styl gry i pociągnąć za sobą zespół, gdzie tych minut, tak jak powiedzieliśmy, nie było dużo i to dla mnie to jest niezrozumiałe, to świadczy tylko o tym, że chyba nie ma lidera w tej chwili w zespole Ruchu, to świadczy o tym, że ten zespół cały jest taki bardzo miałki i w zasadzie chyba nie nadaje się do ekstraklasy i albo ktoś to przemyśli, zrozumie i wyciągnie jakieś wnioski, albo ci panowie rzeczywiście spotkają się w szatni i przestaną patrzeć tylko na to, jak wyglądają i jak pięknie mają uczesane włosy i nawet po 93 minucie te włosy dalej wyglądają tak jak przy pierwszej, mimo tej pogody, a zabiorą się po prostu za grę i za to, co powinni robić, bo piłka nożna ma to do siebie, że bardzo mocno weryfikuje i dostali
po raz kolejny powiem, dar od Boga w tym meczu. Dostali w większości dar, że mogą występować w ekstraklasie i mogą się pokazać i zasmakować tego, na co pewnie wszyscy adepci piłki nożnej od tych najmłodszych chcieliby zobaczyć, poczuć i być w tym obecnym. Zobaczyć tą całą otoczkę, media, transmisje telewizyjne, bardzo fajnie zrobione studia przedmeczowe, pomeczowe i wszystko, co wokół tego. I nagle ktoś nie potrafi się dostosować do tego poziomu, gdzie no naprawdę ja nie znajduję słów, żeby usprawiedliwić. W takim meczu, grając w przewadze, mając tyle razy prowadzenie i mając naprawdę kilka minut do końca meczu, no nie potrafię sobie wyobrazić, jak można było tego meczu nie wygrać. Dokładnie, zgadzam się z tobą, czyli odwracasz wektor trochę w stronę piłkarzy, czyli trochę jednak tutaj, jak zrozumiałem, widzisz problem. Piotrek Powała, witam cię serdecznie, nasz stały widz pisze, pierwsza liga wita ruch, no tak, to tak widać niestety. Tutaj dziennikarska Pasja pyta, czy można dołączyć do redakcji, tak, odezwij się do nas na Facebooku, czy do mnie, czy przez X-a, dawnego Twittera, to pogadamy o tym. Łukasz Przybył z kolei pisze, ruch musi istnieć, tak, nie, no to my nie rozmawiamy tu o istnieniu klubu. Natomiast wiesz, zawsze się zastanawiam, bo to jest taki wybór, jaki zarząd, przed którym zarząd ruchu na pewno stanął. Z jednej strony, czy zainwestować, spróbować poszukać więcej pieniędzy na piłkarzy, czy jednak postawić właśnie na ten zespół, który charakterem ma udowodnić, że jednak nadaje się do ekstraklasy, ale chyba też tam jakości czysto piłkarskiej, tak na zwyczajnej świecie też brakuje, bo jednak ekstraklasa już trochę się rozwinęła na tyle, że wiesz, wydaje mi się, że samym sercem też nie zawsze się wygra mecz w ekstraklasie, prawda? Że jednak ten poziom trochę poszedł do góry. I ja po tych gorzkich słowach, odpowiadając na to, co napisał nasz słuchacz, no dopóki są jeszcze teoretyczne szanse, a jest tych kolegów jeszcze bardzo dużo, to ruch nie spadł i nie jest w pierwszej lidze. Natomiast grając tak i prezentując, nie będzie kolejnego prezentu od przeciwnika, czyli tego, co zrobiła Krakowia, bo w zasadzie sprezentowała bramkę, czerwoną kartkę i wszystko, co było później. No i to jest jakby istotą, bo niezależnie co zarząd zrobi, czy te pieniądze są mniejsze, większe, czy ci zawodnicy mają umiejętności, czy ich nie mają, pewnie rzeczywiście większość z nich niestety na ekstraklasie tych umiejętności nie posiada, ale tak jak powiedziałem chwilę temu, w tym meczu to nie do końca umiejętności grały. Tam naprawdę nie było wirtuozów i nawet jakby piłkarsko była lepsza drużyna przeciwko Ruchowi, to gdzieś te warunki atmosferyczne, stan nawierzchni boiska, gdzieś by to jakoś wyrównywał. W związku z tym tu po prostu trzeba było zaangażowania, chęci zwycięstwa i odrobiny pomyślunku takiego piłkarskiego, trochę pogrania na czas, trochę pogrania na połowie przeciwnika, trochę gdzieś tam zrobienia czegoś, co było, co powinni zrobić zawodnicy, którzy naprawdę wierzą i chcą grać w ekstraklasie, bo tak jak powiedziałem, no takie mecze się nie powtarzają i tak łatwo zdobycia 3 punktów na wyjeździe, jeszcze w walce z drużyną, która gdzieś tam jest w zasięgu, bo gdyby Ruch wygrał, to miałby 3 punkty straty do Krakowi i mecz u siebie, a Krakowia na wyjeździe. W związku z tym to wszystko by było wtedy w perspektywie jednego meczu. No nie potrafię ja pewnie przeboleć, myślę, że trenerzy też nie, bo znając zarówno Jasia, jak i Wojtka Grzyba, który jest drugim trenerem, no oni by nie pozwolili, grając piłkę, no coś takiego, co się stało w Krakowie. I tutaj myślę, że nie zarząd, nie trenerzy, tylko po prostu gdzieś tam podejście do swoich obowiązków ze strony zawodników i przede wszystkim to, co mają w głowach, bo chyba o tym trzeba powiedzieć. A zatem zawodnicy Ruchu powinni uderzyć się w pierś i przemyśleć sobie pewne rzeczy, tak to możemy zrozumieć. Jest pytanie historyczne do naszego gościa, Terimento pyta, ja mam pytanie do naszego gościa, czemu tak krótko był w Legii, ja to zredaguję trochę, żeby było dobrze. I czy pamięta mecz Legia-Ruch, jak strzelił 2 bramki Ruchowi na Łazienkowskiej? Czy pamiętasz taki mecz, jak 2 bramki na Łazienkowskiej? Tak, oczywiście, że pamiętam. Ja w Legii byłem rok i byłem jednym z nielicznych piłkarzy, który na własną prośbę rozwiązał kontrakt, który był całkiem przyzwoity, a może i bardzo przyzwoity. Natomiast wiele razy o tym mówiłem, myślę, że już nie ma sensu do tego wracać, było, minęło. Natomiast bramki, jak większość swoich bramek pamiętam, żeby też nie być do końca
gołosłowny. Zawsze starałem się grać w tej drużynie, w której występowałem bardzo dobrze. I taka ciekawostka, pierwszą bramkę w Ruchu strzeliłem przeciwko Polonii Bytom, z której pochodzę, w której się wychowywałem i w mieście, w którym do dzisiaj mieszkam. I ostatnią bramkę, jaką w życiu strzeliłem na stadionach ligowych, to również Polonii Bytom. W związku z tym no tak jakoś jest, że albo się coś robi dobrze i oczywiście ma się sentyment i gdzieś tam w sercu jeden, drugi klub. Natomiast no jeżeli wychodzi się na boisko, to powinno się wychodzić po to, żeby wygrywać, a nie po to, żeby udawać, że się wygrywa. Tak jest. Wracając do Ruchu, miasto wykupiło kolejne akcje w klubie, ale wciąż gdzieś pod znakiem zapytania stoi kwestia stadionu. Wciąż to jest niejasne, takie nie wiadomo, kiedy ten stadion wreszcie powstanie, co z tą dotacją dla ministerstwa, z ministerstwa. Ja też myślę, że to też nie pomaga zarządowi. Ja bardzo szanuję zresztą zarząd Ruchu obecny, prezesa Siemianowskiego i innych, którzy naprawdę zrobili kawał dobrej roboty, ale mam wrażenie, wiesz co, Mariusz, że teraz bez takiego strategicznego sponsora firmy prywatnej, najlepiej by było, ja wiem, że to się tak łatwo mówi, nie zrobią kolejnego Ruch nie zrobi kolejnego Ruchu, bo jednak, wiesz, dzisiaj piłka wymaga dużych pieniędzy, szczególnie ta ekstraklasowa, chociaż z drugiej strony, no ale też tam miasto pompuje, mam tu na myśli Śląsk, Wrocław, który zrobił ogromny postęp pod wodzą Jacka Magiery, ale nie zapominajmy, że tam są jednak duże miejskie środki pompowane w klub, także to też ma znaczenie jednak. No to ja tu będę troszkę przewrotnie w stosunku do tego, co powiedziałeś, ponieważ ja uważam, że póki co chyba jeszcze nie dorośliśmy jako polski potencjał gospodarczy i firmy. Raczej jest mało takich, które bezinteresownie gdzieś tam inwestują w piłkę nożną, w sport. Raczej to wszystko jest albo z interesu, albo są to spółki no mimo wszystko państwowe, które gdzieś tam pomagają temu sportowi zawodowemu i trudno jest mi się tutaj z tym nie zgodzić, bo tak jak powiedziałem, ja znałem dużą ilość osób prywatnych, które chciały zainwestować i niestety większość z nich albo się na tym niestety przejechały, albo nie były do końca uczciwe w tym wszystkim, co robiły. Natomiast polski sport bez spółek Skarbu Państwa, no myślę, że może tylko i wyłącznie stracić. Jak również bez tych takich dotacji miejskich. Tutaj też oczywiście pewnie wiele osób ma jest innego zdania i powiedzą, że te spółki, że te miasta raczej są hamulcowymi, a nie tymi, którzy gdzieś tam napędzają te kluby. Ale proszę sobie wyciągnąć te pieniądze z systemu w większości klubów, w ogóle z ekstraklasy, z pierwszej, drugiej ligi i zobaczyć, co by się wtedy stało i czy ten poziom, ta jakość by była taka jak jest teraz, czy byłaby jeszcze słabsza? Ja uważam, że troszeczkę jeszcze nam czasu potrzeba do tego, żebyśmy wytworzyli, wygenerowali takie podmioty gospodarcze, które rzeczywiście będą mogły na bazie osiągnięć i wydarzeń sportowych kształtować swój wizerunek i budować reklamę. W sumie to mamy, Mariuszu, dwóch takich bardzo mocnych prywatnych właścicieli w Ekstraklasie, czyli mówię o Dariuszu Mioduskim w Legii Warszawa i mówię o, no teraz już bardzo chorym, panu profesorze Filipiaku w Krakowie. To mi się kojarzą, wiesz, dwie takie osoby znaczące, które i oczywiście Marek Michał Świerczewski w Rakowie Częstochowa. To mamy trzy takie osoby, które rzeczywiście, ale to też jest bardziej sentyment u nich, jakaś taka chyba miłość też do tych klubów niż interes, prawda? To trzy takie mamy osoby rzeczywiście i bez których te kluby by na pewno nie były w tym miejscu, w którym obecnie są, prawda? Czy niewielu. I myślę, że tu powiedziałeś bardzo istotną rzecz, że to bardziej sentyment, bardziej gdzieś tam miłość, przywiązanie do barw klubowych i jakieś tam, nie wiem, spełnienie chyba swoich jakichś pragnień, marzeń i znalezienie swojego miejsca w sporcie, bo przecież poza Rakowem Częstowa, który rzeczywiście zrobił kawał fajnej roboty, to Legia mimo wszystko od lat zawsze się mówi, że zawodzi. Nawet jeżeli robi mistrza Polski, to wszyscy do tego podchodzą bardzo, bardzo spokojnie. Mówią, no tak, z takimi pieniędzmi nie tylko od pana Mioduskiego, ale ogólnie to powinni i tak być dalej i przede wszystkim istnieć w Europie. A Krakowia, pan Filip, jak przy całym szacunku i oczywiście życząc mu powrotu do zdrowia, od lat boryka się z jednym problemem, wydanych dużej ilości pieniędzy i w zasadzie braku jakiegoś nawet najmniejszego sukcesu. To prawda, chyba Michał Probierz tylko zdobył Puchar Polski, to jest jedyny
jedyny sukces przez lata Krakowi i, nie, no i tak, i tu masz rację, tu i ty wiesz, te słabe występy w pucharach, nigdy Krakowi też się nie udało zrobić czegoś ciekawego w Europie, w sensie awansu do fazy grupowej i wiesz, i to jest duży problem. Jest kilka konkretnych pytań do ciebie na czacie, tutaj Marek Zawisza pisze Super Mario do zarządu klubu, także widzisz, kibice niektórzy nawołują, żebyś spróbował wziąć, jak to mówi Zbigniew Boniek, lejce w swoje ręce. Marcin Podstawki pisze tak, kadra źle skrojona od samego początku, brak bramkostrzelnego napastnika, przydałby się taki śrutwa teraz w kadrze ruchu. Nie można wszystkiego tłumaczyć brakiem kasy, zamiast kontraktować 6-7 zawodników, trzeba było kupić 2-3 klasowych. Może, nie jest to głupia. Może, ale wejdę w słowo, przepraszam. Oczywiście, że można sobie taki koncert życzeń zrobić, ale tak na dobrą sprawę, proszę powiedzieć, gdyby ktoś z Państwa miał, nie wiem, 50 nawet milionów złotych i za zadanie kupienie bramkostrzelnego napastnika. Proszę o nazwiska. Bardzo ciężko. Niestety czasy, gdzie tych napastników w ekstraklasie, w polskiej lidze i w polskiej reprezentacji było dużo, minęły. I tu jest problem chyba główny, że nawet jakbyśmy mieli te pieniądze i chcieli coś zbudować, to naprawdę bardzo ciężko jest to zrobić głównie w oparciu o Polaków, a ci, którzy przejeżdżają za granicę, no też w większości to nie są jakieś gwiazdy, które stanowią o sile tych polskich klubów gdzieś tam w rozgrywkach europejskich. W związku z tym trochę rozgrzeszę, bo to oczywiście znamy bolączki, wiemy, co by trzeba było zrobić i jak by trzeba było zrobić, ale między tym, że wiemy, a tym, że możemy to wykonać, oczywiście poza kasą, kolokwialnie mówiąc, jest jeszcze to, żebyśmy mogli takich zawodników pozyskać, bo oni by musieli gdzieś po tych boiskach biegać. I myślę, że to jest szerszy problem, pewnie już ostatnio rozmawialiśmy o tym, że tu chyba trzeba zacząć od tego, żeby szkolić trochę inaczej młodzież, zrobić porządek z pewnymi rzeczami w polskiej piłce, które dla mnie rozmontowują ją bardzo skutecznie i zacząć właśnie od tych najmłodszych, aż do tego wieku, gdzie jest najbardziej kluczowe, czyli kiedy zawodnik kończy wiek juniora i przechodzi do seniorów, kiedy ta piłka staje się zarobkiem, zawodem, kiedy ta piłka staje się zupełnie inna i nie jest to już zabawa, a profesja. I tutaj chyba jest największy mankament i tutaj jest największy problem. A jak już ktoś rzeczywiście nawet wybije się ponad przeciętność, to bardzo szybko opuszcza Polskę i polską ekstraklasę bądź polską ligę. I to jest właśnie jeden z tych problemów, że tutaj chyba bez zbudowania jakiegoś sensownego podejścia do spraw związanych z transferowaniem, z menadżerami i z tym wszystkim, co się dzieje, no to będziemy dalej żyli w takim kraju, gdzie rzeczywiście no, ta piłka będzie może lepsza jak jakiś niedawny czas, ale poniżej tego całego poziomu, na którym byśmy chyba wszyscy chcieli patrzeć i oglądać. To prawda, w dalszej części programu na pewno trzy zdania o reprezentacjach młodzieżowych i pierwszej chciałbym z tobą zamienić, bo jestem ciekawy twojego zdania i też opinii, bo ja się bardzo zasmuciłem ostatnio, jeżeli chodzi o wyniki i młodzieżowej kadry i pierwszej, ale to o tym za chwilę. Patrzę, Terimento ma konkretne pytanie do ciebie. Myślę, że ciekawe, czy chciałbyś zobaczyć po raz kolejny trenera Fornalika przy Cichej. No, wielu kibiców rzeczywiście ruchu odwołuje się tutaj do jak to opatrzności do trenera Fornalika, ale myślę, że on teraz nie przyjdzie, ma dobry kontrakt w Zagłębiu, robi tam robotę, ale oddaję tobie głos na temat Waldemara Fornalika. Z Waldkiem miałem przyjemność grać jeszcze w jednej drużynie, później miałem przyjemność być w drużynie, którą on trenował. Na pewno jest to fachowiec i na pewno jest to osoba, która zupełnie z innej perspektywy i z innego pułapu spojrzałaby na to, co dzieje się w ruchu. Aczkolwiek na pewno będzie to osoba niewygodna dla zarządu, bo stawiająca jasno konkretne warunki i konkretne cele. To jest taki człowiek i taki trener, który gdzieś tam jest jeszcze inaczej patrzący na piłkę, na to, co się dzieje w piłce, z takiej może mniej bliższej kwestii, w której ja miałem przyjemność uczestniczyć, czyli z dobrego, odpowiedniego przygotowania motorycznego zawodników i spojrzenia troszeczkę inaczej na to wszystko, co dzieje się w szatni i na treningu. W związku z tym, no oczywiście, że byłaby to dobra osoba. Pewnie na dzień dzisiejszy, tak jak wspomniałeś, jest to tylko gdzieś tam gdybanie. Mamy trenera Wosia, mamy trenera Wojtka Grzyba, no i teraz należy poczekać, dać im jeszcze szansę i zobaczyć, czy uda im się to pociągnąć i przede wszystkim starać się gdzieś tam nie podkładać im jakichś nóg.
No właśnie, bo to też ważne. Wszystko jeszcze w nogach, tak jak powiedziałeś, i w głowach zawodników. Chociaż mam wrażenie, że to tak jak kiedyś jeden z kibiców napisał, że ruch wita pierwszą ligę powoli, bo tak to zaczyna wyglądać. Ale w ogóle ty jesteś zaskoczony tym, jak na przykład wygląda Śląsk Wrocław, jaki postęp zrobił pod wodzą Jacka Magiery. Wiesz, bo to jest taka drużyna, która rozpaczliwie broniła się przed spadkiem w zeszłym sezonie. Niespecjalnie się zmieniła, a tymczasem jakieś psychologiczne też, myślę, główne zagrywki trenera, obudzenie potencjału Ekspozji, to spowodowało, że ten zespół naprawdę zachwyca. Ma sporo szczęścia, okej, ale jednak jest liderem Ekstraklasy i to moim zdaniem nieprzypadkowym. Nie udało się, tylko wywalczyli wczoraj remis z Rakowem po ciężkim boju, z bardzo mocnym Rakowem. Także czy ty jesteś zaskoczony w ogóle takim obrotem sprawy na szczytach Ekstraklasy, tak to bym powiedział. To znaczy, widać, że gdzieś tam taka jakby zmiana następuje, bo zarówno Śląsk, jak i Jelonia to są zespoły, które gdzieś w tym sezonie na pewno grają powyżej oczekiwań. Natomiast to trener Magiera, czyli Jacek, jest bardzo dobrym trenerem, potrafi zmobilizować zespół, a do tego, tak jak sam wspomniałeś, należy mieć trochę szczęścia i przede wszystkim umiejętności i charakteru wygrywania. Gdyby, wracając do ruchu, ruch miał charakter wygrywania, to miałby w tej chwili 4 punkty więcej i jego sytuacja by była zupełnie inna. I to mówię tylko o ostatnich 2 meczach. Gdybyśmy cofnęli się jeszcze wcześniej, to proszę zobaczyć, ile razy ruch prowadził i nie wygrał. W związku z tym ktoś kiedyś powiedział, i to chyba się potwierdza w życiu, że wygrywać trzeba umieć. To wcale nie jest takie proste. Ktoś, kto nie potrafi wygrywać, może nawet długo, długo prowadzić, i to w każdym sporcie, nie tylko w piłce nożnej, a suma summarum i tak nie wygrać, gdzieś tam czasami nawet spojść poza podium albo spaść z ligi. W związku z tym w drużynie ruchu chyba brakuje zwycięzców, takich ludzi, którzy to potrafią robić. No właśnie, tutaj jest pytanie od Rafała, czy w ruchu jest jakiś psycholog, czy ktoś odpowiada za mental zawodników? Chłopaki wyglądają przestraszeni na boisku, za dużo strachu przed rywalami, głowy na mecz nie dojeżdżają. Jest jeszcze jedna opinia. Peter 600K pisze, piłkarze ruchu są za grzeczni na boisku. Dlaczego jak Szur dostał łokciem w twarz, nikt nie ruszył? To jest ważne, to jest ciekawe. Nikt nie ruszył do sędziego, domagając się karnego. Była nie pierwsza raz taka... No właśnie, wiesz, jak się obserwuje te klasowe drużyny, nawet wielkie, nawet reprezentacje Argentyny czy Brazylii, które walczyły ze sobą na Marakanie, wiesz, to tam była taka rzeźnia, że jak jeden... wiesz, przewrócił drugiego, to od razu, wiesz, bójka, mimo że to są wielkie drużyny pod względem technicznym, ale rzeczywiście, to ładnie ten Peter to zauważył, nie? Trafił bardzo celnie, tak. Bardzo celnie trafił. Kiedyś tak było i to chyba nie jest tajemnicą, jeżeli jest, no to gdzieś tam rąbek zostanie uchylony, że przy jakimś takim faulu w moich czasach cała drużyna szukała zawodnika, który sfaulował i bardzo szybko się rozchodziło, z jakim numerem on występował i bardzo często było tak, że szybciutko się oddawało. Natomiast tu fakt, ja też na to zwróciłem uwagę, że powinien być rzut karny po tym, jak Szur dostał w twarz i żeby było śmiesznie, bo to była końcówka meczu, żeby było śmiesznie i sędzia gdzieś tam na chwilę przerwał grę, ja myślałem, że analiza VAR, że ktoś w końcu zareagował. Okazało się, że nie, że jakąś tam piłkę chyba wymieniali, czy coś takiego, w związku z tym, no tak, w 100% racja, zagrzeczni nie potrafią gdzieś tam powalczyć nawet o to, co gdzieś tam można by było im sprezentować. Ja zawsze mówiłem jedno, jak nam nie szło do przerwy, to w przerwie było, panowie, jeżeli na mnie idzie gra w piłkę, to może najpierw zacznijmy od tego, żeby się gdzieś tam zameldować odpowiednio i przeostrzyć grę, a to później od tego można zacząć budować coś, co może zmienić koleję meczu i może pomóc gdzieś tam w znalezieniu właściwego rytmu gry. Tutaj rzeczywiście święte słowa, zagrzeczni, zaspokojni, jakoś tak to wszystko, no było, minęło, będzie następny mecz. Nie, nie, panowie, nie będzie, bo tych meczów jest coraz mniej, a wyeliminujmy jeszcze kilka takich, gdzie naprawdę będzie ciężko o punkty, więc tych, gdzie możemy powalczyć o nie, jest niewiele, a musimy 3 przynajmniej nadrobić. Tak jest, to takie grzeszne te żółwiki tuptusie po prostu. Ja też takie mam czasami wrażenie. Trochę ruch pod tym względem wygląda jak reprezentacja Polski, że nie ma takich cech wolicjonalnych, nie ma takiego umierania, czy to za koszulkę biało-czerwoną, czy za niebieską. Też
no niestety, takie mam wrażenie, że Turuch się upodobnił do reprezentacji Polski trochę. Rysiu Czaban, pozdrawiamy cię, Rysiu, pyta, a ile razy sędzia przeszkodził w odniesieniu zwycięstwa Ruchowi Chorzów? Rysiu tutaj ma spore pretensje do sędziowania ostatnich meczów niebieskich. Jak ty oceniasz? Już dzisiaj ci nie grozi komisja ligi, ani żadna kara, więc możesz spokojnie odnieść się do pracy sędziów w tych meczach niebieskich. Ale rzeczywiście, że można się gdzieś doczepić, ale z drugiej strony, czy rzut karny, czerwona kartka w meczu z Krakowią i bramka na 1-1, to była bramka, którą wszyscy dostrzegli zagranie ręką, czy wszyscy po tej akcji mówili karny, 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 czy w zasadzie dopiero gdzieś po 30 sekundach, jak się przerwało, to zaczęliśmy się przed telewizorami zastanawiać, a tak w zasadzie o co chodzi. W związku z tym pewnie, że można znaleźć jakieś tam niuanse, że sędziowie nam nie pomagają jako Ruchowi. Natomiast z drugiej strony teraz zasędziowali bardzo dobrze i oczywiście w końcówce mógł gwiznąć karnego, ale wcześniej gwiznął takiego, którego wykorzystaliśmy, dał czerwoną kartkę, w związku z tym no nie powinniśmy tutaj generalnie narzekać na pracę sędziego, zwłaszcza w tym meczu. Czyli trzeba patrzeć na siebie po prostu i na to, co się wyprawia na boisku. Tak jakoś płynnie przeszliśmy do reprezentacji, no jest pożoga generalnie, ale jestem ciekawy, jak ty jako doświadczony zawodnik to widzisz, bo ja przede wszystkim też nie widzę tu charakteru, umiejętności pewnie są, natomiast cały czas to wszystko jest takie grzeczne, to wszystko jest takie właśnie, wiesz, ja nie widzę czegoś takiego, bo obserwuję kilka innych reprezentacji dosyć wnikliwie, chociażby z Ameryki Południowej, często się odwołuję do tego, to tam naprawdę, no nie wiem, jak taki Soteldo z Ligi Brazylijskiej przyjeżdża do reprezentacji Wenezueli, nie najmocniejszej, to wiesz, to on gra jeszcze 30-40% lepiej niż w Santosie, daje z siebie wszystko, daje taki przykład, jego akurat, nawet Neymara, który wiesz, dużo ważniejsza dla niego jest zawsze reprezentacja Brazylii niż jakiś klub, w którym gra, nawet PSG, więc z czego to wynika, że... Ja mam wrażenie, może się mylę i mnie poprawisz, ale... Pokolenia. Jeszcze raz? Pokolenia. Pokolenia piłkarzy. Z pokolenia naszej, niestety, proszę się nie obrazić, młodzieży. Z tego wszystkiego, co się dzieje zarówno w klubach, ale przede wszystkim na ulicach. Proszę zobaczyć, ja bardzo często, jak rozmawiałem z piłkarzami, kolegami, którzy grali, to tak... Patrzyliśmy na poczynania reprezentacji i na tych kilku starszych zawodników od Kamila Glika poczynając, który trzymał tą obronę i mówiliśmy, ciekawe co będzie, jak nie będzie Kamila. No i właśnie widzimy, to jest jak nie ma Kamila Glika, jak nie ma tego, który potrafił wyskoczyć, który potrafił komuś z łokcia przywalić, odepchnąć, powalić, objąć w pół, obojętnie co, ale był właśnie tą osobą, która w odpowiednim momencie zareagowała odpowiednio, a czasami nawet potrafił powiedzieć 2, 3, 5, 10 mądrych i mocnych słów pod adresem również swoich kolegów. Bez tego nie ma piłki. A my mamy w tej chwili takie, jak ładnie to nazwałeś, takie bardzo grzeczne wszystko, takie ładnie poukładane, tak ładnie wszystkie buty kolorowe na boisku wyglądają, do tego jeszcze te piękne koszulki, dresy, to co już wspomniałem o ruchu, te wszystkie wymuskane fryzurki, żele i tym podobne, ale to tak to samo widzimy w tej chwili na ulicy. Popatrzmy, jak teraz wygląda młodzież, jak wyglądają piłkarze i popatrzmy, jak wyglądali kiedyś i jak te mecze wyglądały. Popatrzmy, ile kiedyś było kartek, ile było walki, ile było zaangażowania w to wszystko. Oczywiście nie zapominając o jakości piłkarskiej, ale to wszystko było takie bardziej jakby dawane z serca. A teraz to wszystko jest takie na zasadzie, jesteśmy to jesteśmy, gramy to gramy. Oczywiście jak przegramy, to się, nie wiem, troszeczkę posmucimy, ale tak w zasadzie no to już tej samego wieczoru sobie pójdziemy do klubu albo gdzieś tam i odreagujemy i zapomnimy o tych wszystkich problemach. Myślę, że no niestety tak się nie da bez zaangażowania, bez serducha. Nawet największe gwiazdy, myślę, światowej piłki wkładają w to, co robią serce i bez tego ciężko. Ja byłem pod wrażeniem, tak jak nigdy, nie uważałem Messiego za zawodnika, który gdzieś tam wkłada w poczynania defensywne reprezentacji Argentyny dużej dawki serca, to przypomnijmy sobie ostatnie mistrzostwa, gdzie Messi robił ślizgi. To było dla mnie zupełnie może inaczej. To było zrozumiałe, ale to było coś nowego w jego wykonaniu. I to świadczy, jak trzeba być zaangażowanym. Popatrzmy na ligę angielską. To jest najlepsza liga, Premier League to jest w ogóle coś topowego. Grają
osoby zarabiające ogromne pieniądze, grają gwiazdy światowe i zobaczmy ich zaangażowanie. Tam nikt nie cofnie nogi, tam nikt nie odpuści, tam nikt nie pomyśli, że oj, no trudno, nie udało się, jutro się uda. Nie, tam się liczy dziś, teraz, już, a nie później, kiedyś. Tak, liczy się tu i teraz. Wiesz co, ja też byłem przerażony niestety tym występem naszej kadry do lat 17, gdzie wiesz, bilans bramkowy skończył się 1-9, a wszyscy mówili tak, a to młodzi chłopcy, a to to, a to tamto. Ja obejrzałem większość tych mistrzostw i też najlepsze reprezentacje, to niestety mam złą wiadomość, to znaczy reprezentacje tych krajów, które naprawdę są dobrze piłkarsko, wyglądały dokładnie tak jak te pierwsze reprezentacje i tam i było dużo umiejętności już, zaangażowania i wiesz, i wszystkiego. Mam tu na myśli i Niemców młodych, i Francuzów, i Brazylijczyków, i Argentyńczyków, więc to nie jest tak, że to są jacyś tam młodzi chłopcy i tak dalej, przeszkadzała im temperatura. Nie, są pewne rzeczy, rak polską piłkę toczy. Cały czas moim zdaniem, wiesz, i znajomości, i tego, że nie przebijają się najlepsi, i to, że wygląda to bardzo źle, jeżeli chodzi o szkolenie. Bo wiesz, zderzyli się ze światową piłką, no i bilans jest 1-9. No. Niestety, tak to wygląda i nie ma co się czarować, że będzie inaczej. Porażki wysokie z Argentyną, z Senegalem. Halo, tutaj nam Mariusz uciekł, ale mam nadzieję, o, już jest, tak. Słuchaj, bardzo mnie drażni i to naprawdę bardzo, jak ktoś mówi, że to młody chłopak i ma jeszcze czas i dajmy mu tam pograć. Nie, proszę zobaczyć. W najlepszych reprezentacjach świata, ilu gra chłopaków po 19, po 20, po 18 lat, grają na poziomie światowym. Jak ktoś potrafi grać piłkę, to nie ma znaczenia, czy ma 18, 19, czy ma 35, będzie grał w piłkę na dobrym poziomie. I nie można sztucznie gdzieś tam wprowadzać młodzieżowca do składu, żeby dać mu grać. Bzdurą było młoda ekstraklasa, która powodowała, że ci ludzie do 21 roku byli pod kloszem i nagle się odnajdywali, a w zasadzie się w większości nie odnajdywali nawet w ekstraklasie polskiej. W związku z tym przestajmy mówić, że ktoś ma czas. Nie, ktoś chodzi do drużyny seniorów i powinien grać na poziomie seniora i starać się być jak najlepszym, a nie coś dostawać za darmo. To jest jeden z niestety z problemów między innymi polskiej piłki główny, bo my cały czas usprawiedliwiamy, że on ma 20, 21, 23 lata i on dalej jest młody, on jest perspektywiczny. To pytanie jedno, to jak ma 23 lata, jest młody i perspektywiczny, a jak ma 23 lata, jeden tydzień albo miesiąc, to już nie jest młody. W związku z tym zapomnijmy o tym. Po prostu wymagajmy od wszystkich, aby grali na dobrym poziomie. No właśnie, i wymagajmy też jakiejś mimo wszystko świadomości, no to upicie się tych trzech młodych chłopaków. Wiesz, jadą na Mistrzostwa Świata, być może jedyne w ich życiu, bo to nie jest tak, że Mistrzostwa Świata się zdarzają i wiesz, a potem jeszcze ta cała, wiesz, afera z wyrzuceniem ich i tak dalej. Ja wiem, że już to trochę było, ale cały czas to we mnie siedzi, jak to zostało załatwione i tak dalej, i później no jak my mamy coś zbudować, jeżeli wiesz, taki zawodnik nie myśli o tym przede wszystkim, że jedzie na mundial. No to się zaczyna, to jest patologia. I znowu powiem przewrotnie. Oczywiście, że święci są w niebie i pewnie młodość ma swoje jakieś tam prawa i pewnie nie byli oni jedynymi i nie tylko Polacy pewnie gdzieś tam powinni zrobić. Natomiast tym wszystkim jest brak profesjonalizmu. Tak jak powiedziałem przed chwilą, święci są w niebie, każdy z nas miał swoje lata, każdy z nas w życiu błędy popełniał, ale powinien mieć na tyle rozumu i przede wszystkim honoru, żeby takich rzeczy, jeżeli coś takiego się robi, to tak, żeby nikt o tym nie wiedział. To jest ta różnica, jak czasami się rozmawia z piłkarzami, którzy grają w tych naprawdę topowych klubach, to właśnie między innymi to jest ta różnica, że oni jak gdzieś pójdą odreagować na piwo czy dwa, to robią to tak, żeby nikt o tym nie wiedział. A niestety u nas jest tak, że robią to tak, żeby wszyscy wiedzieli i jeszcze, żeby pokazać, jakim się... Na social media. Tak, żeby wyszło z tego, że to kurczę, a w zasadzie to ja pokażę, kim ja jestem. No i to jest niestety chore. Poza tym, co mnie najbardziej oburzyło, tu akurat uważam, że PZPN bardzo dobrze zareagował. A gdzieś tam obeszły w mediach poszło, że rodzice jednego z tych zawodników chcą skarżyć PZPN, że młodego człowieka gdzieś tam
wysłali do Polski bez opieki. Ludzie, w jakim my świecie żyjemy? Niech się zabiorą za wychowanie syna, niech się zabiorą za to, żeby ten syn zrozumiał, jakie popełnił błędy, a nie szukają gdzieś jakiegoś usprawiedliwienia. Ja też miałem taką sytuację, że gościłem na obozie jakichś sportowców. I ci sportowcy jakoś gdzieś tam w przepływie jakiejś zabawy prawie zdemolowali pokój, a mianowicie między innymi rozbili telewizor. I dzwoniąc do mamy, informując o czymś takim, usłyszałem, że ona powiedziała synowi, że on jedzie na obóz i on się ma dobrze bawić. A w zasadzie jest ubezpieczony i o co panu chodzi? To przecież jest komentarza, za wszystko nie trzeba nic więcej powiedzieć. Sport to jest przede wszystkim wychowanie. Jeżeli tak jest. Nie potrafimy wychować młodego człowieka na sportowca, to nigdy on nie będzie dobrym sportowcem i wielkim sportowcem, bo bez tego naprawdę nic się nie da. Ja bardzo dużo zrozumiałem, jeżeli chodzi o sport i o podejście akurat tu piłkarzy, dzięki temu, że moja córka trenuje akrobatykę, poznałem dużo innych sportowców różnych dyscyplin. I proszę mi wierzyć, jak zobaczyłem zaangażowanie i to, ile pracy, ile wysiłku potrafię w to włożyć, żeby za własne pieniądze czasami kupić dres reprezentacji Polski i pojechać na Mistrzostwa Europy, powtórzę, za własne pieniądze, i porównam to właśnie z takim wyjazdem młodzieżowej reprezentacji Polski, gdzie trzech panów idzie na imprezę, robi to, co robi, a rodzice zamiast po prostu powiedzieć przepraszam za syna, muszę się tym zająć, jeszcze obwiniają PZPN, gdzie w tym wypadku uważam, że postąpił bardzo dobrze, no to to jest kolejnym kamyczkiem do ogródka polskiej piłki, dlaczego jest tak, jak jest. Tak jest i to znaczy wychowanie przez sport, bo tego nie ma często. Tak jak mówisz, problem jest na linii rodzice, a i dużo, dużo mentalność, tak? My leżymy mentalnościowo, to jest nasz największy problem, bo tej kasy u nas jest coraz więcej, taka też jest prawda. Niby jesteśmy coraz lepiej zorganizowani, ale to się nijak nie przekłada później, wiesz, oglądasz taki klasyk Legia Lech, na pewno też oglądałeś, albo gdzieś tam skróty jakieś ci wpadły w oczy, tego się nie da oglądać, naprawdę, później oglądasz, nie wiem, Ligę Portugalską, Benfica z kimś tam gra, albo nie daj Boże Ligę Mistrzów i to są dwa różne sporty, naprawdę, no co byśmy nie zaklinali rzeczywistości, ja jestem bardzo zdruzgotany jakby poziomem tego w stosunku, wiesz, bo opakowanie, tak jak powiedziałeś, jest doskonałe. Wszystko mamy, studia najlepsze, wary, nie wary, Kanal Plus. Piękne stadiony. Tak, piękne stadiony. Ale przecież my mamy, przepraszam, że ci przerywam, ale oczywiście, my mamy naprawdę jeden z najładniejszych stadionów w Europie. Mamy telewizję, która robi profesjonalnie, jeżeli ktoś kiedyś widział od kulis, albo przynajmniej gdzieś tam mógł dostrzec, to na każdym spotkaniu jest kilkadziesiąt osób zatrudnionych. Są dwa, trzy wozy transmisyjne. To wszystko przecież są ogromne koszty, ogromne poświęcenie tych ludzi, ogromny profesjonalizm i nagle okazuje się, mało tego, dodam, zobaczmy, jak się podejście kibiców zmieniło. W tym roku stadiony naprawdę są w większej części wypełnione. Na mecze tak przychodzi bardzo dużo kibiców. To też jest kolejny krok do przodu, że nagle ta piłka stała się produktem, który chce się oglądać, na który się chodzi i który staje się modny do tego, żeby powiedzieć, idę na mecz. I to nie tylko dotyczy jakichś młodych mężczyzn, czyli chłopaków, nastolatków, ale to również dotyczy starszej osoby, kobiety, rodziny, dzieci, więc fajnie, właśnie o to chodzi. I nagle do tego wszystkiego jeszcze nie dorośli ci, którzy gdzieś tam po tych boiskach biegają i którzy nie potrafią sobie docenić, jak krótka jest kariera, jak należy walczyć, żeby gdzieś się utrzymać na tym, może nawet nie topie, bo do tego topu to daleko, ale w tym całym, brzydko mówiąc, bałaganie piłkarskim na polskim podwórku, który mimo wszystko, ktoś kiedyś powiedział i to jest prawda, zawsze w życiu będzie prościej. Ja miałem trenera, który w juniorach powiedział, że grając w piłkę zawsze będziesz miał na chleb z masłem, a nie na suchy chleb. Oczywiście to jest przenośna sprzed lat, ale taka jest prawda. Kiedyś to był chleb, to było w cudzysłowie jakieś tam trochę lepsze życie, a teraz to jest naprawdę godne życie
i te osoby powinny to zacząć cenić. Właśnie, i czy, tylko pytanie, czy cenią. Mariusz, przed nami paraże, najpierw Estonia, później prawdopodobnie Walia lub Finlandia na wyjeździe. Sądzę, że Walijczycy sobie z Finami poradzą i to będzie mecz w Cardiff. Czy ty w ogóle wierzysz w awans, a w ogóle jaką grupę dostaliśmy na Mistrzostwach Europy? Holandia, Francja i Austria, więc generalnie wesoła grupa, ale nie dla nas, myślę. Opowiedz, jak ty to widzisz, czy ty w ogóle wierzysz w drużynę Michała Probierza, że jest w stanie przebrnąć przez baraże. Mi jest ciężko w ogóle wypowiedzieć, bo na skutek tego, co się dzieje w sporcie piłce nożnej, zwłaszcza, to na takich mistrzostwach Europy to już więcej gra, jak nie gra w kraju. W związku z tym, jak myśmy się tam nie dostali na już, to jest w ogóle dla mnie, nie ogarniam tego. To nie jest tak jak kiedyś, że było 6-8 zespołów najlepszych w Europie i rzeczywiście tam dostać się to był problem. Tu może 8, jakbyśmy tak policzyli, pewnie przesadzam, ale 8-10 może nie pojedzie na te mistrzostwa, wszyscy inni będą. W związku z tym to w ogóle jest jakiś paradoks, że myśmy się nie dostali z tak łatwej grupy, gdzie wszyscy po losowaniu mówiliśmy, nie, no fajnie, no przecież tutaj nie da się tego spartolić. Da się, jak widać, wszystko można zrobić źle. Co będzie dalej? Mam nadzieję, że pierwszy mecz wygramy, a Walia, Finlandia, pewnie Walia, tu się zgodzę. No może być różnie. Mecz wyjazdowy na Walii, to mimo wszystko jest ta angielska piłka i jeżeli nie podejmiemy przede wszystkim zaangażowania na boisku i nie dodamy do tego umiejętności, to możemy popatrzeć na Mistrzostwa Europy z perspektywy kibiców bez jakiegoś zaangażowania i bez tych stref kibica, gdzie się polskie mecze ogląda. To prawda, słuchaj, ty, ale grupa Holandia, Francja i Austria, to dupa będzie puchła równo, bo po prostu naprawdę ja tego w ogóle, Francja jest najlepsza na świecie w tej chwili praktycznie, Holendrzy wiadomo jak grają, zawsze grają podobnie, ale po prostu na wysokim poziomie. Austriacy w gazie niesamowitym, jedni mówią, że mają jedną z najlepszych drużyn w historii w tej chwili, więc naprawdę będzie wesoło, nawet jak pojedziemy na to euro, to chociaż może bez oczekiwań, wiesz, bez nadęcia, bez... Ale może lepiej przegrać z Francją jak z Mołdawią. No, to prawda, przeskok niesamowity. Ty Mariusz, ale zobacz, myśmy się smucili, że wyszliśmy z grupy z trenerem Michniewiczem, w jakim stylu i tak dalej, a dzisiaj jesteśmy po porażkach z Mołdawią i z Albanią. Trochę przeskok, co? Przez ten rok czasu. Jak patrzysz? Ależ oczywiście, tylko problem polega na tym, że mało kto to dostrzegał. Mało kto dostrzegał, że chyba ostatnim najlepszym selekcjonerem był Jurek Brzęczek, który zrobił najwięcej punktów i odnosił najlepsze zwycięstwa z najsilniejszymi zespołami, z którymi później już nie graliśmy nawet. W związku z tym wtedy zarzucaliśmy mu, że nie gramy widowiskowej piłki. A okazało się, że gramy skuteczną piłkę, przynajmniej na tyle skuteczną, że ta reprezentacja nie przynosiła wstydu i chyba to jest I to jest chyba najważniejsze. Teraz mieliśmy Portugalczyka, który chciał z nas zrobić Brazylijczyków, skończyło się jak się skończyło. No a teraz też oby Michałowi się udało, bo zadanie ma nieproste. Oj, to tak dyplomatycznie powiedziałeś. Na koniec, co byś powiedział do kibiców Rufu, którzy są z nami dzisiaj na czacie, którzy będą oglądać nasz program z odtworzenia? Myślę, że są bardzo strapieni, więc... Wszelkie jakieś słowa tutaj od ciebie, może otuchy lekkiej, na pewno dla nich by się przydały, bo myślę, że już naprawdę kibice niebieskich widzą Ruch Chorzów w pierwszej lidze. Trudno tu coś powiedzieć. Ja powiem tyle, że w trakcie ostatniego meczu, jak Ruch tracił bodajże trzecią bramkę, wyszedłem do sklepu i powiedziałem, nie mogę tego oglądać, idę sobie na coś kupić, bo tego się nie da oglądać i nie potrafię tego zrozumieć. Jak wróciłem, było 4-3 dla Ruchu, mówię, no to jednak chyba coś się stało. No bardzo szybko niestety się zrobiło 4-4, w związku z tym jedyne, co mi przychodzi na myśl i co jest chyba w miarę logiczne, to, że tych kolejek do końca jest jeszcze bardzo dużo i nie jeden zespół w polskiej ekstraklasie z takich sytuacji wychodził i może Ruchowi się też uda, oby się udało. Aby się udało, to sobie gdzieś wytniemy i może puścimy właśnie do kibiców Ruchu, ale wiesz co, jeszcze jedna rzecz tylko mi się nasunęła. Ostatnio wielka krytyka, nie wiem, ze strony dziennikarskiego mainstreamu, też w stronę Roberta Lewandowskiego, że już w zasadzie go Barcelona będzie sprzedawać w Hiszpanii, już tam na nim wiesz, psy wieszają, chociaż ja bardzo lubię pieski, no ale jest takie powiedzenie, że psy wieszają.
trochę mnie to wszystko wścieka, wiesz, bo mówiliśmy jeszcze nie tak dawno, że Robert Lewandowski jest większy od polskiej kadry, że tak naprawdę wszystko od niego zależy, a teraz ten dziennikarski mainstream w zasadzie mówi, że on nic nie potrafi. To chyba znów gdzieś jakieś jest pomieszanie z poplątaniem. Owszem, ma kryzys, ale to jest taki zawodnik, który jest w stanie chyba z tego kryzysu w każdej chwili wyjść. No tak mi się wydaje. Trzeba jakąś trzeźwość ocen tutaj zachować. Mało zawodników gra w Barcelonie, w związku z tym ci, którzy grają, są naprawdę bardzo dobrymi zawodnikami. I Robert się sam broni. To, co tam gdzieś jest poza boiskiem, to jest jakby temat na inną dyskusję i wszystko, co się tam dzieje. Natomiast jako piłkarz, no to już chyba powiedziałem, że się broni. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziałeś, to jest kolejny kamyczek, właśnie ten cały dziennikarski mainstream, który czasami zamiast pomagać, to przeszkadza. I pewnie jak ktoś w tym siedzi, to wie doskonale, o czym mówię, i to wszystko jest też do wytłumaczenia, do zmienienia, bo bez tego też chyba trudno jest budować jakąś potęgę piłkarską. A tak trochę przewrotnie powiem, bo też mając okazję z kilkoma tymi dziennikarzami topowymi rozmawiać, zadałem im jedno pytanie. Wróciłem do Mistrzostw Świata tych ostatnich i do słynnej afery z premiami. Zadałem im jedno pytanie. Dlaczego w ogóle podjęliście temat premii na zasadzie kto obiecał, jak obiecał, dlaczego obiecał, czy wiedział o tym trener, czy wiedział o tym prezes PZPN-u, czy to dobrze, czy to źle, no bo w zasadzie o tym się mówiło, prawda? To była najważniejsza rzecz wokół tego. A nikt nie powiedział czegoś, co naprawdę jest ważne. Jak drużyna przed najważniejszym meczem mogła rozmawiać o premiach, grając na Mistrzostwach Świata, reprezentując Polskę, a przede wszystkim dzieląc pieniądze, które dla niektórych były śmiesznymi kwotami, bo mają zegarek na ręce, który kosztuje więcej, jak ta premia, o której mówili. I to chyba najlepiej dowodzi, czym się niektórzy dziennikarze zajmują. Nie tym, co jest prawdą i kwintesencją tego, żeby było lepiej, tylko jakimiś swoimi rozgrywkami, swoimi tam jakimiś zabiegami, aby powiedzieć coś, co ma się powiedzieć, a nie coś, co powinno się powiedzieć. A nie coś, co powinno się powiedzieć. Święte słowa. Mariusz Szutwa, legenda ruchu Chorzów i polskiej piłki, był z nami. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj i zapraszam do kolejnych odcinków. Będziemy się odzywać. I mam dziękuję nadzieję, również. Tak, w lepszym nastroju, szczególnie jeżeli chodzi o ruch. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Miło było jak zawsze i co? No do usłyszenia. Miłego wieczoru. Dzięki. Trzymaj się. Do zobaczenia. Mariusz Szutwa, specjalnie dla was. Rzadko wypowiada się do mediów, ale nam udało się go namówić. Tutaj poprosimy Szymka, naszego Ansofatego, żeby wyciął z tego programu kilka interesujących shortów, bo myślę, że takich shortów naprawdę kilka fajnych można wyciąć. Zgadzam się z Mariuszem w 100%. Mało ambicji w ruchu Chorzów, mało właśnie takich zawodników jak Mariusz Szutwa. Przede wszystkim myślę, że nam brakuje i jeżeli mam wrażenie w ruchu oczywiście, więc mam wrażenie, że tutaj naprawdę więcej tego serducha jest potrzebne, więcej takich zawodników właśnie jak wspomniany Soteldo z Wenezueli, jak nie wiecie kto to sobie obejrzyjcie mecze Wenezueli, ile on daje, napastnik Santoszu, naprawdę znakomity zawodnik, więc generalnie właśnie polecam to, że trzeba dać trochę z siebie więcej. No i myślę, że to w zasadzie wszystko na dzisiaj. Oglądajcie nasze kolejne live'y, bo mamy dużo ciekawych propozycji. Nie będziemy ze wszystkimi teraz się wystrzeliwać, ale niedługo widzimy się znów w studiu kanału Cionął po oczach. Zachęcam wszystkich, którym się podobał dzisiejszy program, do dawania kciuków w górę. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, do podawania dalej tego programu. Myślę, że warto, nie tylko dla kibiców ruchu Chorzów, ale myślę, że dla całej społeczności piłkarskiej. Jeszcze na koniec nasza, patrzę, czy są jeszcze jakieś pytania do mnie. Piotrek Pawała pisze, Mariusz dobrze mówił, nic dodać, nic ująć. Dziękuję ci Piotrek też za obecność na naszym live'ie. Zapraszam do kolejnych programów. Jeszcze na koniec nasza czołówka, czyli tyłówka. I jak ja to zawsze mówię, tylko znajdę ją, salutare.